jak godnie czcić i przyjmować ciało Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ufajmy Panu. Kochani internauci, siostry i bracia, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w oktawie uroczystości Bożego Ciała. Dawno żeśmy się nie widzieli, nie słyszeli, no ale to dawno to już jest rzecz normalna. Bardzo chciałem właśnie w tym okresie uroczystości Bożego Ciała skierować do Was kilka słów na temat Eucharystii. Dzisiaj sobota, udało się siąść, żeby nagrać ten materiał. Eucharystia, tak bardzo, bardzo bliska sercu każdemu z nas. Eucharystia, czyli prawdziwa, rzeczywista obecność Chrystusa pośród nas. I to na początku. O tej rzeczywistej i prawdziwej obecności. Nie jakiś symbol, nie jakiś znak, który by nam przypominał o Nim, ale rzeczywista i prawdziwa obecność Chrystusa pośród nas. Tak wierzymy my, katolicy. Wierzymy, że Pan Jezus pozostał z nami w sposób rzeczywisty i prawdziwy. Że Jego obecność pod postaciami chleba i wina nie jest tylko jakimś znakiem i symbolem, który nam przypomina. Ale jak mówi święty Tomasz, ta obecność pośród nas Chrystusa jest prawdziwa, rzeczywista i materialna. Materialna. Używając języka teologii, byśmy powiedzieli substancjalna. Nie będę używać wielkich, trudnych słów. Postaram się Wam tę prawdę przybliżyć tak, jak sam ją rozumiem i jak sam ją użyję na co dzień. Kochani przyjaciele, ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, uwierzyli, że Chrystus jest pośród nas w sposób rzeczywisty, że pod tym winem i pod tym chlebem jest Jego prawdziwe ciało i prawdziwa krew. To nie jest jakiś opłatek, jak niektórzy mówią. To nie jest wino, a ksiądz pije wino podczas mszy świętej. Niektórzy w swojej głupocie i naiwności często mówią. A ksiądz spożywa opłatek. Kochani, to żaden opłatek. Ile razy słyszę od katolików, że poszli do kościoła i przyjęli opłatek. Taki sam jak na Wigilii. Kochani, to żaden opłatek, to żadne wino. Żadne wino. I grzeszą w sposób ciężki, bardzo ciężki ci, którzy opowiadają różne głupie dowcipy o Najświętszej Eucharystii, o Najświętszych postaciach. A krąży ich bardzo wiele. Bezbożnych, pozbawionych wiary i miłości do wcipów o księżach i o Najświętszej Eucharystii. Nie czyńcie tego nigdy, absolutnie przenigdy, bo w ten sposób Boga bardzo obrażacie i ściągacie na siebie wielki Boży gniew. Eucharystia to największa tajemnica naszej wiary. To nie tylko mówienie o Panu Bogu, to nie tylko myślenie, ale to Jego prawdziwa, rzeczywista obecność pośród nas. Pan Bóg jest z nami, jest przy nas, a kiedy Go przyjmujemy w Komunii Świętej, staje się cząstką nas, staje się cząstką nas. Nikt inny oprócz katolików i kościołów wschodnich, czyli mówiąc inaczej prawosławnych i wszystkich kościołów wschodnich katolickich, nie ma prawdziwej Eucharystii. Tylko Kościół katolicki i Kościół wschodni, czyli prawosławny, zachował prawdziwą Eucharystię. Przechował, może nie zachował, ale przechował prawdziwą Eucharystię. Wszystkie inne wspólnoty protestanckie, wszystkie różne inne grupy, takie czy inne, które wyrosły z nurtu protestanckiego, od Lutra, Kalwina, które się potem podzieliły na setki, tysiące różnych wspólnot, sekt, nie mają prawdziwej Eucharystii. A więc nie mają prawdziwego ciała i krwi Chrystusa, nie odprawiają prawdziwej mszy świętej.
Kochani, Kościół od samego początku nas uczył, od samego początku, od Pana Jezusa. Sam Pan Jezus nam to powiedział, że ostatnia wieczerza, skąd my to wiemy, ze słów samego Chrystusa, ma charakter ofiarny, jest ofiarą. Pan Jezus złożył siebie w ofierze w czasie ostatniej wieczerzy, w ofierze swojemu Ojcu. Przemienił chleb w swoje ciało, wino w swoją krew. I dokonał ofiary, złożył siebie samego w ofierze. On, Bóg człowiek, samego siebie złożył w ofierze Ojcu. I od tamtego czasu ta ofiara Chrystusa, która dokonała się w wieczerniku w sposób bezkrwawy, a została potwierdzona w sposób krwawy na krzyżu w Wielki Piątek, dzień później. Siostra Faustyna tak pięknie w dzienniczku o tym pisze, że właściwie wszystko dokonało się w wieczerniku. Tam się Pan Jezus złożył w ofierze. A na krzyżu Wielki Piątek tylko przypieczętował tę ofiarę. Dlatego każda msza święta jest ofiarą. Jest ofiarą krzyża, męki, śmierci Boga człowieka, który składa siebie w ofierze Ojcu dla naszego zbawienia. To nie jest jakieś zgromadzenie ludu Bożego. To nie jest jakieś dziękczynienie ludu Bożego, jak niektórzy by chcieli nazwać mszę świętą. Różne, przeróżne określenia na mszę świętą się pojawiają. Wiele z nich ma charakter protestancki, czyli pozbawiony charakteru ofiarniczego, bo protestanci swoją, w cudzysłowie, mszę świętą, która mszą świętą nie jest, jest ucztą, i różne inne, zgromadzeniem ludu Bożego, różne inne nazwy ponadawali temu spotkaniu modlitewnemu, natomiast na pewno nie jest to msza święta i nie ma charakteru ofiarniczego. Odebrali protestanci swojej Eucharystii, swojemu spotkaniu eucharystycznemu charakter ofiarniczy, a ponieważ nie mają prawdziwego kapłaństwa, nie mają też prawdziwej mszy świętej, nie mają prawdziwej ofiary mszy świętej. Mają też zupełnie inne rozumienie obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina. My wierzymy w to, że Pan Jezus jest obecny rzeczywiście, realnie, substancjalnie. Co to znaczy? To znaczy, że chociaż widzimy chleb i wino, chociaż dotykamy chleba i wina, chociaż czujemy zapach chleba i zapach wina, pod tymi postaciami jest ukryty w sposób rzeczywisty, niewidoczny dla ludzkich zmysłów, prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa. Święty Tomasz tłumaczy to na zasadzie przypadłości i istoty, a więc mówi, że pod postacią chleba i wina jest istota ciała i krwi pańskiej. Istota natomiast przypadłości pozostały chleba i wina. Dzisiaj co niektórzy, którzy uważają siebie za katolickich dziennikarzy, publicystów, próbują w sposób, no, można powiedzieć, taki dziennikarsko-publicystyczny, to są kwestie ostatnich dni, walczyć z tym i nawet podważać świętego Tomasza z Akwinu, proponując różnego rodzaju inne współczesne rozwiązania, łącznie z fizyką kwantową na wyjaśnienie obecności Chrystusa w Eucharystii. Kochani, nigdy tego nie wyjaśnimy, nigdy nie zrozumiemy. Święty Tomasz też nie wyjaśnił nam. On nam tylko przybliżył. On tylko, stosując filozofię Arystotelesa, która do dzisiejszego dnia nic nie straciła na swojej aktualności, która jest przyjmowana i przez ludzi wierzących, i przez niewierzących, on tylko chciał tę tajemnicę przybliżyć, stosując właśnie te pojęcia istoty i przypadłości. Natomiast tajemnica Eucharystii zawsze pozostanie dla nas tajemnicą, nigdy jej nie zrozumiemy. Więcej święci nad tym myśleli miesiącami i latami. Święty Augustyn spędził na rozmyślaniu nad tajemnicą Eucharystii wiele miesięcy i wiele lat. Napisał wiele różnych traktatów na ten temat. Święty Augustyn, święty Tomasz, święty Bonaventura, moglibyśmy tutaj wyliczać wielu świętych doktorów Kościoła, myślicieli, którzy na temat Eucharystii pisali, święty Alfons Liguori. I do jakich wniosków dochodzą, że o obecności Chrystusa w Eucharystii możemy tylko powiedzieć, czym nie jest. Natomiast czym jest, nie możemy powiedzieć. Jest to
pozostaje wielką tajemnicą naszej wiary. No właśnie w czasie mszy świętej, kiedy kapłan dokona konsekracji, pierwsze słowa, jakie wypowiada, to mówi, albo wypowiada, albo śpiewa, tajemnica wiary, oto wielka tajemnica wiary, wielka tajemnica wiary. Ani umysł ludzki, ani anielski nie zgłębi tego, jak siostra Faustyna pisze w dzienniczku. Kim jest Bóg w tajemnicy Eucharystii? Jak to możliwe, że Bóg pozostał z nami pod postaciami chleba i wina? I chociażbyśmy nie wiadomo ile myśleli nad tym i fizykę kwantową do tego próbowali użyć, żeby wyjaśnić tajemnicę Eucharystii, różne inne zdobycze współczesnej nauki. Nie uda nam się to. Może w jakiś sposób będziemy mogli przybliżyć tę tajemnicę, na ile to będzie możliwe, natomiast pozostanie ona zawsze największą tajemnicą naszej wiary, przed którą możemy tylko paść na kolana. Kochani, a więc pierwsza sprawa to obecność Chrystusa w Eucharystii jest realna. Realna. Nie pozwólmy, żeby nasze myślenie o Eucharystii zostało sprotestantyzowane. Nie pozwólmy, żeby w nasze serca wkradły się jakieś wątpliwości, a w nasze myślenie protestantyzm. Nie, broń Boże, brońmy się od tego ze wszystkich sił, od takiego myślenia, że Eucharystia jest tylko jakimś znakiem, symbolem. Ilu takich dzisiaj katolików mamy, w cudzysłowie katolików modernistów, którzy mówią, to niemożliwe, żaden realnie myślący, nawet zakonnicę ostatnio, jedną czy drugą słyszałem, która się wypowiadała ze Stanów Zjednoczonych, która mówiła, żaden realnie myślący człowiek nie będzie wierzyć w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Jeden z biskupów w Kanadzie kilka lat temu, z którym rozmawiałem, rozmawiał ze mną i płakał. I płakał gorzkimi łzami. Normalnie płakał. Dziadziu taki 80-letni. I w pewnym momencie mówi, przepraszam księdza za te moje łzy. Proszę nie pomyśleć, że jestem nadwrażliwy albo że jestem jakimś romantykiem albo niezrównoważonym psychicznie, ale po prostu, kiedy sobie uświadomię, jak bardzo są źle formowani nasi seminarzyści w seminarium, którym tłumaczy się realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii w ten sposób, że jest to niemożliwe, że Eucharystia jest tylko jakimś znakiem, symbolem, wszystko na sposób protestancki. Z naszych młodych księży w naszej diecezji już nikt nie wierzy w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. To jest ujęcie protestanckie, to jest tylko symbol. Stąd mamy tyle bezczeszczeń Najświętszej Eucharystii, stąd mamy brak poszanowania, stąd mamy podejście bez wiary, stąd mamy całe zachowanie kapłanów i osób konsekrowanych wobec Eucharystii, ponieważ oni już nie wierzą, że tam jest obecny prawdziwy Bóg w sposób realny, rzeczywisty, substancjalny. Kochani, my katolicy wierzymy w realną obecność. Tam jest prawdziwy Bóg. To nie jest znak ani symbol. Tam jest prawdziwy Bóg. Dlatego z bólem serca patrzyłem, kiedy przechodziły procesje, były transmitowane nawet poprzez telewizję, a ludzie stali. A ludzie stali i nikomu nie przyszło do głowy, żeby zgiąć kolana. Żeby zgiąć kolana i paść na kolana przed Najświętszą Eucharystią. Jeżeli tam jest prawdziwy Bóg, to jak możemy stać bezczelnie, na równi z równym, jak równy z równym, jeżeli przechodzi procesja, jeżeli przechodzi prawdziwy Bóg, Król Królów i Pan Panów, idzie przez ulice naszych miast, a my stoimy bezczelnie, boimy się, żeby nam jakaś kość nie pękła, już nie powiem, w której części ciała. Kochani, to jest brak wiary. To jest nie tylko brak wiary, ale to jest zuchwałość. To jest bezczelność i ja bym powiedział, że to jest świętokradztwo. Kiedy stoimy i nie padamy na kolana, nie padamy na twarz przed Panem Panów i Królem Królów, który jest w sposób rzeczywisty i prawdziwy obecny w Eucharystii. I nie dajmy sobie wmówić przez nikogo, że tak nie jest. Diabeł dziś robi wszystko, żeby ludzie przyjmowali Eucharystię, Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa w stanie grzechu ciężkiego. Wmawia ludziom, że miłość Boga jest tak wielka, że Pan Bóg nie zwraca uwagi na takie rzeczy jak grzech. A tak naprawdę to wmawia ludziom, że grzechu nie ma,
że grzech to jest tylko jakieś wyobrażenie, to jest jakiś wymysł starego Kościoła, tego tradycyjnego, natomiast dziś współczesny Kościół synodalny, Kościół nowoczesny, Kościół modernistyczny już odrzucił pojęcie grzechu. Jeżeli się dopuszcza rozwodników żyjących w stanie, obiektywnym stanie grzechu ciężkiego, do Komunii Świętej, jeżeli tym ludziom się pozwala bez spowiedzi, bez pokuty, bez żalu przyjmować Komunię Świętą, no to czego można wymagać od innych ludzi? To znaczy, że tak naprawdę można przyjmować Komunię Świętą bez spowiedzi, popełniając każdy inny grzech, bo przecież cudzołóstwo, zdrada małżeńska, niewierność sakramentowi małżeństwa to jest jeden z najcięższych grzechów, jaki człowiek może popełnić. Dlatego, kochani, to jest druga płaszczyzna, na której diabeł dzisiaj walczy z Eucharystią. Diabeł pragnie doprowadzić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do tego, żeby ludzie stracili wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, a po drugie, żeby ludzie obrażali Boga, przyjmując Komunię Świętą, żeby przyjmowali Komunię Świętą w sposób świętokradzki. I posługuje się w tym celu ludźmi Kościoła, którzy często dzisiaj wierzącym wmawiają, że grzechu nie ma. Siostra moja rodzona w jednej z parafii zakonnych stała w kolejce do spowiedzi. W pewnym momencie, bardzo dużo ludzi stało, to pierwszy piątek miesiąca. W pewnym momencie ojciec zakonnik wychodzi z konfesjonału i mówi: zróbcie sobie żal za grzechy, idźcie do Komunii Świętej, a z tych grzechów, które macie, wyspowiadacie się następnym razem. No, siostra mało nie zemdlała. Przychodzi do domu i opowiada, no słuchajcie, takie nowości w tej parafii, w tym kościele, w tym klasztorze, takie nowości. Brak wiary w realną obecność Chrystusa po pierwsze, namawianie, zachęcanie do świętokradczego przyjmowania Komunii Świętej. I takich kwiatków mamy bardzo wiele. To nie jest jeden kościół, to nie jest jedna parafia. Dzisiaj kapłanów, którzy utracili wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, jest bardzo wielu. A więc jeżeli nie jest to realna obecność, no to po co się spowiadać przed Komunią Świętą? Po co dbać o czyste serce? Po co starać się o godne przyjęcie Komunii Świętej. A za tym wszystkim idą inne rzeczy. Za tym wszystkim idzie komunia bez poszanowania na stojąco i do rąk. Za tym wszystkim idą szafarze i szafarki. Szafarki Komunii Świętej, jak sobie pomyślę, no to, kochani, gęsiej skórki dostaje. Rzecz, która nigdy w Kościele nie była obecna, która Panu Bogu, wiemy o tym z różnych objawień prywatnych. A to, że są to objawienia prywatne, to nie znaczy, że są złe i fałszywe, bo wiele rzeczy mamy z objawień prywatnych. Procesję Bożego Ciała też mamy z objawień prywatnych. Święta Julianna z Cordignon, koło Liège, ona dostąpiła objawienia Chrystusa Eucharystycznego wielokrotnie i ona przekazała to Kościołowi i znając ją osobiście, kanonik z Liège, późniejszy papież Urban IV, wprowadził to święto dla całego Kościoła. Objawienia prywatne, a dziś te objawienia prywatne są tak strasznie opluwane, wyśmiewane, deprecjonowane przez wielu. Już niektórzy, jak usłyszą tylko objawienia prywatne, to plują i krytykują ze wszystkich sił. A wszystkie nabożeństwa paraliturgiczne, jakie mamy w Kościele, i pogłębiony kult eucharystyczny, i procesję Bożego Ciała, i nabożeństwo do Serca Najświętszego, które teraz odprawiamy i śpiewamy litanie, i wiele innych nabożeństw, przecież to wszystko mamy z objawień prywatnych. Nie z Pisma Świętego, tylko z objawień prywatnych. Dlatego, kochani, bądźmy bardzo ostrożni, zanim zaczniemy krytykować i pluć na objawienia prywatne. Niestety dziś wielu mamy takich pseudopasterzy w Kościele, którzy nic nie wiedzą, nic nie rozumieją, sami wiarę dawno stracili. Drogą modernizmu i to jeszcze pogłębionego neomodernizmu, który jest jeszcze gorszy 100 razy niż modernizm, kroczą i no, odrzucają jak gdyby z zasady to wszystko, co nadprzyrodzone, to wszystko, czego nie są w stanie zrozumieć. I sami kroczą w kierunku piekła bez wiary i ciągną na tę drogę wielu, wielu, wielu ludzi. Kochani, z braku wiary, z braku poszanowania dla Eucharystii,
z braku wiary, z braku miłości, z braku wiary w raną obecność, z przyjmowania w grzechu ciężkim, wypływają te wszystkie różne inne rzeczy. No właśnie, mówię, niegodne udzielanie Komunii Świętej, brak szacunku w postawach eucharystycznych, brak wyrażania tej wiary na zewnątrz. No jeżeli jej nie ma wewnątrz, no to co ktoś będzie nas z zewnątrz wyrażać? Jeżeli nie ma wewnątrz w sercu wiary i miłości, no to nie będzie klękać. Nie będzie wyrażać tej wiary i miłości na zewnątrz, wylewać jej, bo z głębi serca na zewnątrz wylewamy to, co w nim jest. Jeżeli tam nie ma miłości do Chrystusa Eucharystycznego, to też nie będziemy tego wszystkiego okazywać i wlewać na zewnątrz. Kochani, Pan Jezus mówi wyraźnie w Ewangelii Świętego Jana, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. To są słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, 6 rozdział. Odsyłam, przeczytajcie sobie te przepiękne słowa Chrystusa, Ewangelia Świętego Jana. Bardzo długie pasusy o Eucharystii. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Nie ma życia wiecznego, nie ma wskrzeszenia, nie ma życia z Chrystusem i w Chrystusie bez godnego spożywania ciała i krwi Chrystusa. Godnego, bo święty Paweł w liście do Koryntian powie, że możemy przyjmować ciało Chrystusa albo ku zbawieniu naszemu, albo ku naszemu potępieniu. I lepiej, żeby niektórzy nie przyjmowali Komunii Świętej, niż mają ją przyjmować w sposób świętokradzki. Jestem głęboko przekonany, że dziś wielu kapłanów sprawuje msze święte w sposób świętokradzki. Dziś wielu ludzi przyjmuje Komunię Świętą w sposób świętokradzki. Co to znaczy? To znaczy w stanie grzechu ciężkiego, bez należytej wiary, miłości, szacunku. Kochani, z wiary wypływa cała reszta, a więc z wiary, tam gdzie jest głęboka wiara w obecność, realną obecność Chrystusa w Eucharystii, wypływa miłość. A miłość sprawia, że nasze postawy, zachowania wobec Chrystusa są godne i nacechowane miłością. Jeżeli ja naprawdę wierzę, że w tym białym chlebie i w tym winie jest obecny, prawdziwy Chrystus, prawdziwy Bóg, że to jest nie jakiś opłatek i nie jakieś wino, chociażby najlepsze, z najlepszej winnicy, ale to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa, no to ja będę tego Chrystusa obecnego kochać ze wszystkich sił i ta miłość do Niego nie pozwoli mi, żebym przyjmował Go w sposób lekceważący, niegodny, żebym nie padł przed Nim na kolana, żebym nie wyraził Mu tej mojej miłości. Kochani, z wiary rodzi się miłość, a z miłości rodzi się cała nasza postawa wobec Eucharystii. Eucharystia jest sakramentem miłości. Gdybyśmy chcieli nazwać Eucharystię no i wyrazić jak gdyby jej istotę, no to właśnie to jest sakrament miłości. Pan Jezus pozostał z nami, dlatego że nas ukochał ponad wszystko. Z miłości pozostał i miłość za miłość. Jego miłość domaga się naszej miłości. Catalina Rivas, wielka mistyczka boliwijska, która miała wiele oświeceń, objawień, Bożych natchnień związanych z Eucharystią, różnego rodzaju słów wewnętrznych, które słyszała od samego Boga na temat Eucharystii. Często słyszała i to zapisała, tutaj mam nawet tę książeczkę przed sobą, Tajemnice Eucharystii w mistycznej wizji Kataliny Rivas. Cieniuteńka, zachęcam, żebyście przeczytali. Dotrzyjcie i przeczytajcie, bo bardzo pożyteczna dla rozwoju miłości do Chrystusa Eucharystycznego, dla każdego z nas. Zapisuje słowa Chrystusa. Jestem miłością. W Eucharystii jestem miłością i czekam tylko na waszą miłość. Pragnę waszej miłości. Żebrzę o tę miłość. Tęsknię za tą miłością. Kochani, kiedy przystępujemy do Eucharystii, nie zasypujmy Chrystusa naszymi potrzebami. Nie zagadujmy Go. Nie mówmy o rzeczach oczywistych, o czym On absolutnie wie. On wie o wszystkim. On wie o wszystkim. Nie trzeba, żebyśmy Mu mówili w sposób natarczywy, błagali, prosili, molestowali. On wie o wszystkim. Kiedy przyjmujemy Go w Eucharystii,
Mówmy mu tylko jednej rzeczy. Jak bardzo go kochamy. Jak bardzo go kochamy. Uwielbiajmy go. Bo on o wszystkim wie. O całej reszcie wie. I on zna wszystkie nasze potrzeby. I materialne, i duchowe. On, kiedy przychodzi do nas w Eucharystii, pragnie odczuć naszą miłość. A za naszą miłość odpłaci swoją miłością i obdarzy nas 1000-kroć więcej dając, niż jesteśmy w stanie prosić, niż jesteśmy w stanie oczekiwać. Wielcy święci o tym wiedzieli, że kiedy Chrystus przychodzi w Eucharystii, oczekuje od nas tylko jednej rzeczy – miłości. Miłości uwielbienia. Dlatego i siebie, i was w tej oktawie uroczystości Bożego Ciała zachęcam do głębszej refleksji nad tajemnicą Eucharystii, żebyśmy się pochylili głęboko nad tą tajemnicą w tym świętym czasie oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi i spojrzeli głęboko, jak ja wierzę w obecność Chrystusa w Eucharystii, jak ja rozumiem tę tajemnicę w moim życiu, czy ja Chrystusa rzeczywiście kocham, czy ja wierzę w realną obecność Jego pod postaciami chleba i wina. Ja kapłan, ja ojciec, ja matka, ja córka, ja osoba świecka, ja osoba konsekrowana. Czy przyjmuję Chrystusa z miłością i w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu? Dla Chrystusa eucharystycznego jest czymś obrzydliwym, kiedy przyjmujemy Go w stanie grzechu ciężkiego. Nie czyńmy tego nigdy przenigdy. Nigdy przenigdy nie przyjmujmy Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego. Nie przyjmujmy nigdy Komunii Świętej na stojąco i do ręki. Zawsze w uniżeniu, na klęcząco i do ust. Nikogo nie osądzam, nikogo nie potępiam. Natomiast moje sumienie nie pozwala mi na to, aby udzielać Komunii Świętej do ręki i na stojąco. Chyba że ktoś klęknąć nie może, bo jest chory i ma chore nogi. To jest sytuacja wyjątkowa, ale też tylko do ust, nigdy do ręki. Przenigdy do ręki. Kochani, obrońcy Komunii Świętej do ręki będą mówić, że albo kiedyś Kościół tak udzielał. Może i udzielał kiedyś, ale my wiemy, że coś takiego jest w teologii, coś takiego jak rozwój dogmatu. I poprzez ten rozwój dogmatu o Najświętszej Eucharystii my dziś wiemy, że Panu Bogu poprzez różnego rodzaju chociażby objawienia prywatne zatwierdzone przez Kościół, chociażby wrócę do świętej Julianny z Kornilią, której w XIII wieku Chrystus wielokrotnie mówił o swojej obecności w Eucharystii i domagał się należytego poszanowania i głębokiego kultu i pokazywał, jak ten kult pogłębić. I takich osób, które miały objawienia Najświętszej Eucharystii, mamy wiele. Dziś chociażby wspomniana już przeze mnie mistyczka Katalina Riva z Boliwii, ale też święta siostra Faustyna. Wiele nam pisze na ten temat w dzienniczku. Wiele nam pisze na ten temat w dzienniczku. I wiemy dziś z wielu źródeł, że sposobem najgodniejszym, najbardziej Bogu miłym jest Komunia Święta na klęcząco i do ust. Nie mamy wątpliwości co do tego. To nie znaczy, że Kościół kiedyś inaczej nie udzielał, ale Kościół też jak gdyby pogłębia swoją relację z Chrystusem Eucharystycznym i idzie za głosem Chrystusa, który mówi do Niego wewnątrz Kościoła przez świętych ludzi i sposób coraz godniejszy i pełniejszy i sposób, który jest coraz większym wyrazem miłości i wiary w realną obecność, pragnie tej Komunii Świętej udzielać. Dlatego to nie znaczy, że to, co było kiedyś dobre, dzisiaj jest dobre. Dzisiaj Pan Jezus poprowadził nas taką drogą, że wiemy, że jest Mu milsze i udzielanie, przyjmowanie Komunii Świętej, kiedy lud Boży przyjmuje na kolanach i do ust. I tego się trzymajmy. I nie wracajmy do rzeczy, które były kiedyś, a które Pan Jezus skorygował poprzez różnego rodzaju natchnienia, objawienia, pouczenia, oświecenia, które na przestrzeni całej historii Kościoła nam dał. Wiele rzeczy w Kościele nie ulega zmianie. Sam dogmat nie ulega zmianie jeden czy drugi. Natomiast Bóg poprzez Świętego Ducha, Ducha Świętego, oświeca nas i prowadzi do coraz głębszego rozumienia istoty tego dogmatu i do coraz pełniejszego
wyrażania naszej miłości i wiary w Jego obecność w Najświętszej Eucharystii. A więc Komunia Święta na kręcąco i do ust jest najpełniejszym oddaniem czci Bogu obecnemu w Najświętszej Eucharystii. Żadne inne sposoby nie są tak pełne i tak doskonałe. Dlatego dlaczego mamy używać rzeczy niedoskonałych, które Bogu nie są miłe, zamiast rzeczy doskonałych i Bogu milszych, które Bóg, sam Bóg nam wskazał, a Kościół na przestrzeni dziejów swojej historii wypracował i nam podał. I nam podał jako sposób godny i doskonały, bo to przecież sam Kościół nam ten sposób przyjmowania Komunii Świętej podał. To nie ktoś tam wymyślił, ale to jest doświadczenie Kościoła i odpowiedź Kościoła właśnie na te natchnienia Boże. A więc dlaczego teraz to, co było doskonałe, odrzucać i wracać do tego, co było mniej doskonałe, a wręcz może całkiem niedoskonałe? Dlatego, kochani, bardzo was proszę, nie przyjmujcie Komunii Świętej na stojąco i do ręki, ale tylko na kręcząco i do ust. Chociażby to miało wiele kosztować, ile różnego rodzaju upokorzeń, ile rodzaju przykrości znoszą kapłani, którzy nie udzielają Komunii Świętej na stojąco i do ręki. Ile sam przeżyłem różnego rodzaju trudnych sytuacji w związku z tym, ale po prostu nie udzielam i żadna siła, ani ludzka, ani anielska nie jest mnie w stanie do tego zmusić. Nie jest w stanie mnie do tego zmusić, bo wiem, że to się Panu Bogu nie podoba, to nie jest przez Pana Boga oczekiwane i to nie jest pełny, doskonały wyraz naszej miłości i wiary wobec Najświętszej Eucharystii. I tego się trzymajmy, chociażby nas to miało naprawdę wiele, wiele kosztować. Pytacie mnie o to, czy jak często się spowiadać, żeby w sposób godny przyjmować Komunię Świętą. Wiemy o tym, uczy nas o tym katechizm Kościoła katolickiego dzisiaj, który przez wielu dziś jest odrzucany albo koniecznie krzyczą, że musi być zmieniony, co nie jest prawdą. Nie dajcie sobie w tego wmówić, że katechizm nie zna nasze dzisiejsze czasy. Katechizm Kościoła katolickiego świętego Jana Pawła II to jest dla nas źródło wiary i punkt odniesienia na drogach naszej wiary. I ten katechizm nas wyraźnie uczy, mówi nam, że do Komunii Świętej możemy przystępować tyle razy, ile razy nie czujemy grzechu ciężkiego. Jeżeli nie czujemy, że obraziliśmy Boga grzechem ciężkim, to możemy przystąpić do Komunii Świętej, ponieważ Komunia Święta leczy grzechy powszednie. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli żałujemy za te grzechy serdecznie na początku mszy świętej i przyjmujemy Komunię Świętą, to Komunia Święta gładzi te grzechy, ma moc gładzenia grzechów powszednich. To jest jeden ze skutków właśnie Komunii Świętej. Leczenia grzechów powszednich. Ale oczywiście, że no tak moglibyśmy latami nie przystępować do spowiedzi, jeżeli ktoś nie popełnia grzechów ciężkich. Zawsze to zalecam, żeby jeżeli ktoś nawet nie popełnia grzechów ciężkich, przynajmniej raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca, raz w miesiącu to by to było optymalnie i doskonale, przystąpić jednak do spowiedzi i wyspowiadać się również z grzechów powszednich i z niedoskonałości. Ponieważ sakrament pokuty nie tylko nam odpuszcza grzechy ciężkie, ale daje nam też łaskę potrzebną do lepszego życia. Wcześniej się pomodlić za kapłana, żeby nam przez niego Bóg udzielił jakiegoś światła duchowego, żeby przemówił do naszych serc, żebyśmy będąc na dobrej drodze jeszcze na tej drodze się podnieśli do góry. Bo sakrament pokuty no właśnie ma to do siebie, że nie tylko odpuszcza grzechy. To jest jego główne zadanie, odpuszczanie grzechów, jednanie ludzi z Bogiem, kiedy ludzie popadli w grzech ciężki. Ale też ma różnego rodzaju inne skutki. Między innymi ma skutek wychowawczy, skutek oświecający i wychowawczy. Poprzez sakrament pokuty Bóg nam daje swoją łaskę i nas wychowuje. Ktoś mi powiedział, że jeden czy drugi kapłan, i do tego też bym się chciał odnieść w tym spotkaniu z wami, powiedział mu, że no nie masz grzechów, to cię nie rozgrzeszę, tylko cię pobłogosławię. Kochani, bardzo mądry kapłan, sam to często stosuję, kiedy widzę, że przychodzi do spowiedzi ktoś, kto nie ma grzechu.
żyje po Bożemu, nie popełnia grzechów, nawet tych grzechów powszednich jest niewiele, są jakieś niedoskonałości, to wtedy mówię, żałuj za te niedoskonałości, wzbudź sobie wielką miłość do Pana Boga, a ja Cię pobłogosławię na lepsze życie, na to, żebyś jeszcze lepiej żył, żebyś Boga jeszcze bardziej kochał. Nie każda spowiedź sakramentalna musi się zakończyć odpuszczeniem grzechów. Jeżeli tych grzechów nie ma, nie ma materii do rozgrzeszenia, to kapłan wtedy może pobłogosławić tylko penitenta. A więc nie dziwcie się i nie bądźcie zdziwieni, i nie jest to niczym złym, jeżeli kapłan doszedł do wniosku, że żyjecie po Bożemu i że potrzebujecie tylko błogosławieństwa, nie rozgrzeszenia, ponieważ nie ma materii do rozgrzeszenia. Kapłan, i to kapłani o tym wiedzą, że żeby rozgrzeszyć, musi mieć wystarczającą materię, tak zwaną materię do rozgrzeszenia. Kochani, Eucharystia jest centrum naszej wiary. Centrum naszej wiary, i jeżeli będziemy godnie przyjmować Eucharystię, to będziemy przyjmować pokarm na drogę do nieba, Chrystusa żywego i prawdziwego. Nasze niebo zacznie się już tutaj na ziemi. To będzie nasze nieustanne życie w obecności Pana Jezusa. Pytacie mnie, jak często przyjmować Komunię Świętą. Najczęściej jak się da. Najczęściej jak się da, bo przecież jeżeli Pan Jezus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, to chcemy być nieustannie zjednoczeni z Panem Jezusem. To chcemy, żeby On nieustannie był obecny w nas. To chcemy, żeby on nas sobą karmił nieustannie. No, dla człowieka głęboko wierzącego byłoby czymś doskonałym codziennie przyjmować Komunię Świętą, jeżeli może. Jeżeli może. Jeżeli mu obowiązki na to pozwalają. Znam wiele osób zawodowo pracujących, ciężko pracujących, które są obecne codziennie na mszy świętej. Codziennie. I przyjmują codziennie Komunię Świętą. Ale jeżeli ktoś nie może, to przynajmniej co niedziela przyjmować, w każdą niedzielę. Kochani, Komunia Święta nie jest jakimś luksusem. Komunia Święta nie jest jakimś luksusem. Komunia Święta jest chlebem powszednim na drogę do nieba. To nie jest luksus zarezerwowany raz w roku koło Wielkanocy. Jeżeli ktoś tak przyjmuje Komunię Świętą, to na pewno przyjmuje bez wiary i bez miłości. To na pewno nawet nie wie, kogo przyjmuje i po co przyjmuje. To jest tylko rutyna, przyzwyczajenie, tradycja, w której nie ma ani prawdziwej wiary, ani miłości. Tam, gdzie jest wiara, tam jest miłość. Miłość rodzi się z wiary, a więc najpierw musimy głęboko zrozumieć, czym jest realna obecność. Czym jest realna obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Właśnie ci, którzy przyjmują bardzo rzadko, mają takie wyobrażenie o Komunii Świętej, że jest to znak, symbol, przypomnienie. Natomiast nie Bóg żywy, nie Bóg żywy. Jeżeli by to było rozumienie Boga żywego i relacja z Bogiem żywym, to chcielibyśmy jak najczęściej w tę relację wchodzić. Siostra Faustyna, kiedy pisze swoje przeżycia związane z Komunią Świętą, tak cudownie pisze w dzienniczku: w moich żyłach płynie Twoja krew, w moim ciele jest cząstka Twojego ciała. Chociaż jestem absolutnie niegodna i nie zasłużyłam na to w ogóle, Ty łączysz się ze swoim stworzeniem, z miłości. A moja odpowiedź może być tylko jedna: miłość za miłość. Kochani, kończąc tę konferencję eucharystyczną w oktawie uroczystości Bożego Ciała, życzę sobie przede wszystkim, bo sobie nie mogę gorzej życzyć niż Wam. Życzę sobie i Wam, byśmy głęboko wierzyli w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Głęboko, nie powierzchownie, nie na skórkowo, ale głęboko byśmy wierzyli. Bez tej wiary w realną obecność, rzeczywistą, realną, substancjalną obecność Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii rodziła się nasza wielka miłość do Niego. I to wielkie pragnienie nieustannego przebywania w Nim i z Nim. Człowiek głęboko wierzący, katolik głęboko wierzący, to jest człowiek Eucharystii. Dlatego jak najczęściej karmmy się Jego ciałem, pijmy Jego krew, bo kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, i oby to przyjmowanie Komunii Świętej nie było w naszym życiu
ku potępieniu wiecznemu, jak pisze święty Paweł w liście do Koryntian, ale ku zbawieniu wiecznemu, abyśmy przyjmując najświętsze ciało i krew Chrystusa, prawdziwe ciało i krew Chrystusa, prawdziwe, nie symboliczne, ale prawdziwe, abyśmy czynili to ku naszemu zbawieniu, abyśmy w ten sposób szli coraz głębiej i pełniej drogą zbawienia. Aż do tego momentu, kiedy w niebie z tym Chrystusem Eucharystycznym się zjednoczymy w sposób najpełniejszy, jaki może być. Kochani, zakończę taką myślą praktyczną. Znacie tę modlitwę, niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Powinniśmy ją odmówić, ile razy wejdziemy do kościoła, paść na kolana i odmówić ją. Ale ona ma dwie wersje, ta modlitwa. Ma wersję krótszą, niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I ma wersję dłuższą, którą ja nauczyłem się jako kleryk w seminarium i która jest wersją pełniejszą i na dzisiejsze czasy chyba o wiele lepszą. A jaka to jest wersja? Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Te słowa, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziś są takie ważne, bo wielu ludzi dziś uważa ciało i krew Chrystusa tylko za znak, za symbol, za coś nieprawdziwego, za coś przelotnego, chwilowego. W danym momencie, że tam jest Pan Jezus tylko, a potem już Go nie ma. To jest rozumienie protestanckie, absolutnie protestanckie. Rozumienie bezbożne i heretyckie, i świętokradzkie, bym powiedział. Natomiast nasze rozumienie katolickie to jest, że to ciało i krew są prawdziwymi ciałem i krwią Chrystusa. To wino i ten chleb to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa. Zachęcam was do tego, żebyście właśnie taką wersję odmawiali. Ile razy wejdziecie do kościoła, padnijcie na kolana przed Najświętszym Sakramentem i w duchu miłości, w duchu wynagrodzenia za wszystkie grzechy przeciwko Najświętszej Eucharystii odmówcie tę modlitwę. I tą modlitwą kończę tę konferencję. Niechaj będzie pochwalony przed Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławię was, kochani przyjaciele, na ten czas oktawy uroczystości ciała i krwi Chrystusa. Kochajmy Chrystusa Eucharystycznego ponad wszystko. Bierzmy udział w procesjach, adorujmy Go, ile czas i siły pozwolą. Nigdy nie jest za dużo. Godzien jest naszej miłości i naszej adoracji. Na ten duchowy wysiłek błogosławię was z głębi serca przez niepokalane serce Maryi i przez przeczyste serce świętego Józefa. Pan z wami i z duchem twoim, przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa, niech was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.